Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na debacie w ramach akcji Moje Ciało, Moja Broszka, dla żonnej kobiety, którego akcji organizatorem jest Stowarzyszenie Barbara Debacy, Inicjatywa Polska. Debata nosi tytuł Piekło kobiet czy dostępna aborcja. Wiadomo, w jakim celu jest dzisiejsza debata, ponieważ w ostatnim czasie został zaprezentowany bardzo konserwatywny projekt zakazujący całkowicie aborcji w Polsce. Czyli tak naprawdę projekt, którego celem jest negatywny wpływ na życie kobiet. W tej chwili fakty są takie, że aborcja jest to zgłoszona w trzech przypadkach znanych nam, bo jest szeroko przedstawiony o tym mówi. To jest przypadek, kiedy ciąża zagraża zdrowiu i życiu kobiety. To jest przypadek, w którym badania prenatalne wskazują, że płód jest nadwracalnie uszkodzony albo nie jest w stanie przeżyć poza łonem matki. I to jest sytuacja, w której ciąża powstała w wyniku czynu zagrożonego. Tu oczywiście mówimy o gwałcie czy nakazie rodczym. Jednak jak wiadomo, według różnego rodzaju organizacji Polki co roku wykonują do 20 tysięcy aborcji, korzystając z różnych środków. W związku z tym ewidentnie widać, że te przepisy, które są obecne, nie wyczerpują w ogóle problemu. Ze względu na to, o czym mówiła Aleksandra, zawiązał się Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ratujmy Kobiet. Zawiązał się nie dlatego, że uważamy, że prawie cały Sejm pozwoli sobie realizować przepisy dotyczące aborcji, bo wiemy, co stanie się na końcu. Ale zawiązał się po to, żeby w Sejmie, oprócz barbarzyńców, na mównicy pojawili się ci, którzy stoją po stronie kobiet. Wszystkich kobiet, nawet tych, które uważają, że aborcja to zło. Bo jeżeli nie chcesz aborcji, to po prostu jej nie lubi. To jest kwestia wyboru. Wyboru każdej z nas w cywilizowanym państwie, które dba również o tych, którzy już się urodzili. Przygotowaliśmy projekt. Projekt jest kompilacją projektów, które już drzewiej środowiska kobiece, feministyczne, lewicowe przygotowywały i próbowały przejąć się z nimi do świadomości polskiej opinii publicznej. Ja przypominam, że to są projekty zarówno SLD, jak i roku, ale też projekt Tak dla Kobiet, wspierany przez liderki polskiego ruchu feministycznego. My stwierdziliśmy, że Ratujmy Kobiety musi być projektem łączącym środowiska. To, co najważniejsze w tej ustawie, po pierwsze to, że nie dotyczy tylko aborcji. Ona dotyczy również edukacji seksualnej, ona dotyczy zapewnienia realnej dostępu do badań prenatalnych. Ona chroni zarówno matkę, jak i ma chronić płód. Ta ustawa o tym mówi. Ta ustawa ma przeciwdziałać tak naprawdę tej ostateczności, bo dla większości to jest ostateczność. Ale dalej to powinien być wolny wybór. Nikt nie będzie tutaj, chociaż może niektórzy na to liczą, namawiał tutaj do aborcji. Będziemy namawiać do prawa wyboru kobiet, do poparcia nas w tej walce o prawo kobiet do wyboru. I to, co dotyczy najbardziej pewnej kontrowersyjnej sprawy w tym projekcie, bo w Polsce przyjęło się, że prawo kobiet do wyboru to wielka kontrowersja, to, że uważamy, że powinna mieć kobieta taką możliwość, żeby przerwać ciążę do końca 12 tygodnia i trwania. Znów zaczęliśmy rozmawiać pod końcem, bo jeśli mówimy o tym, że ma być nas więcej, jeśli chcemy zachęcać Polki do tego, żeby rodziły dzieci, jeżeli chcemy prowadzić politykę prorodzinną, to nie zaczynając od zaostrzenia ustawy aborcyjnej. Jest to kompletna bzdura. Jest to godzenie w naszą wolność i w nasze prawo wyboru. Nikt za nas takich decyzji nie powinien podejmować. Jeśli nie zaczniemy od rzeczy elementarnych, czyli od edukacji seksualnej, jeśli nie zaczniemy mądrych rozmów dotyczących antykoncepcji, i to nie w wieku lat 18, tylko w wieku lat 14, bo nie oszukujmy się.
Wiele 14-latków przechodzi inicjację seksualną. Co wiedzą o antykoncepcji? No nic, jak nie obejrzą, przepraszam, tego pornosa, to dalej nie wiedzą, do czego służy prezerwatywa, bo w szkole się o tym nie mówi, a z rodzicami nie zawsze wypada, bo rodzice też nie potrafią. Ich też 25 lat temu nikt nie nauczył. Więc jeśli rozmawiamy o świadomym macierzyństwie, jeśli rozmawiamy o tym, że chcielibyśmy, aby to macierzyństwo było, a tak byśmy chcieli, największym szczęściem dla kobiety, to musimy zacząć od A, a nie zaczynać od Z. Żeby nie gubernano w tym, co jest, póki co. I dlatego naprawdę musimy zmobilizować.